I może teraz już wróćmy pomału do naszego gościa. Przypomnijmy, że właśnie naszym prelegentem jest ksiądz profesor, dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na UKSW w Warszawie. Też wykłada w naszym seminarium duchownym, tutaj niedaleko nas, u kleryków. I jest z zafascynowania też, lubi bardzo górskie wędrówki, także jest instruktorem wspinaczki, więc jak już zauważyliśmy, wspinamy się z nim po tych wyżynach apologii, próbujemy jakoś odkrywać tę apologetykę współczesną, za to bardzo też mu dziękujemy. I też tak w naszej rozmowie wyszło, jak sam sobie mówi, że na co dzień częściej pracuje z ateistami niż z ludźmi wierzącymi, ponieważ na jego wydziale też dużo jest ludzi, którzy po prostu no, nie mają takich przekonań bardzo chrześcijańskich. Też jak nam zarysowywał, są albo obojętni, albo po prostu mają takie nastawienie ateistyczne. I z tego byśmy chcieli na początku może skorzystać. Mamy takie pytanie, jak my, ludzie, którzy nie mają takiej przeczytanej biblioteczki jak ksiądz profesor, co też wyszło tutaj na wykładach, możemy właśnie rozmawiać z ludźmi niewierzącymi, możemy być takimi współczesnymi apologetami. Wydaje mi się, że tu jest wiele takich możliwości, ale pierwszy element to wydaje mi się, że to jest zawsze takie pokazanie, że wiara dla mnie jest czymś normalnym, naturalnym i można powiedzieć, że nie mam kompleksu z tego, że wierzę. I tu może odwołam się do takich doświadczeń też swoich takich prywatnych, ponieważ studiowałem we Francji przez 5 lat. Mieszkałem w Paryżu i tam uczęszczałem na uniwersytet. I pamiętam, no i właśnie w tym czasie też jakby tak kontynuowałem swoje zainteresowanie wspinaczkowe, kończyłem kursy właśnie alpinistyczne w klubie alpejskim francuskim. I pamiętam właśnie takie doświadczenie z tego klubu. Bo wiadomo, że Francuzi to w ogóle już tam generalnie naród taki troszeczkę ateistyczny. Już bym widział, jak to się ładnie nazywa, to są ateiści wrodzeni. Bo co to jest ateista wrodzony? Ateista wrodzony to jest taki, który nie doświadczył edukacji religijnej. Bo zwróć uwagę, że większość ateistów, nawet czy ludzi niewierzących w Polsce, to są ludzie, którzy jednak doświadczyli pewnego procesu edukacyjnego związanego z religią. Najczęściej byli u pierwszej komunii i tak dalej. Popatrzmy, że wielu ludzi teraz taką apostazję dokonuje, właśnie chcą się zdystansować, ale popatrzmy, że większość ludzi to są ludzie, którzy jednak doświadczyli jakiegoś elementu religijnego. Natomiast ateiści francuscy, czy w ogóle ludzie niewierzący, to są tak zwani już ateiści wrodzeni. To znaczy już wychowane jest drugie czy trzecie pokolenie, które nie ma żadnego związku. Nie zostali ochrzczeni, nie mają związku z Kościołem. Wiedzą, że jakaś tam religia istnieje, ale już takiej edukacji nie przeszli. I pamiętam właśnie, że kiedy działałem w tym klubie alpinistycznym i właśnie z takim kolegą instruktorem, w jakimś tam czasie prowadziłem z nim takie staże wspinaczkowe dla młodych adeptów, to on właśnie był ateistą. I to takim ateistą, bym powiedział, zdeklarowanym. Mówi, że z dziada, pradziada, jego ojcowie, dziadowie i tak dalej byli komunistami i on także jest komunistą. Był merem pod paryskiej miejscowości, pracował w Ministerstwie Sportu, więc taki człowiek rzeczywiście i wykształcony i na odpowiednich stanowiskach. Ale co jest ciekawe, że on nigdy nie miał kompleksu, że przedstawił mnie jako księdza. Ja mówię, słuchajcie, tutaj przyjeżdżało tam 5 stażystów na taki kurs. No i wtedy mówię, słuchaj, to taki, ja zawsze zaczynam tego, kurs będzie bardzo oryginalny, ponieważ kurs prowadzi ateista, komunista, dziada, prodziada i proboszcz z Polski. Nie? I właściwie nie było żadnej konsternacji, żeby ludzie później nawet w czasie tych staży właściwie zaczynali mnie wypytywać. Nie? Mówię, słuchaj, ale to ty wierzysz? Ty chodzisz do kościoła? Ja mówię, ta, no i mówię, co więcej, właśnie nawet postawa tego mojego kolegi instruktora była taka, że wiadomo, jaki kurs trwał 2 tygodnie, na przykład tam w okolicach Chamonix, w Alpach. Mieszkaliśmy w jego daczy, którą tam posiadał niedaleko. I pamiętam, że wiadomo, jak się spinaliśmy, to co 3 dni musieliśmy taki dzień odpoczynku zrobić, bo jednak jest to duży wysiłek, zwłaszcza w wysokich Alpach. Więc i to był taki dzień, kiedy na przykład zwiedzaliśmy sobie. Gdzieś tam jeździliśmy po okolicy. To powiem szczerze, ja dzięki niemu poznałem bardzo ciekawe miejsca religijne. Pamiętam, że ten ateista mówi, słuchajcie, jedziemy dzisiaj do Tamie. A mówię, słuchaj, a co tam jest w Tamie? Wiesz co, tam jest klasztor trapistów. Ja mówię, ale to ty do trapistów, to jest takie miejsce, zobaczysz ich liturgię. Piękna, śpiewy. I to mówi do mnie komunista, który nie wierzy w Pana Boga. Mówi, a wiesz co, ale to oni chcą. Wszyscy mówią, tak, idziemy zobaczyć.
Przynajmniej ja im wyjaśniłem, oni nawet nie wiedzieli, co to msza święta jest, nie? Jakie są części mszy świętej. I oni, coś ciekawe, że ta grupka tych 5 osób uczestniczyła w tym mszy świętej, tak rzeczywiście nie potrafili się tam kompletnie odnaleźć. Później się pytali, a co to jest, a dlaczego tak, a co to znaczy i tak dalej. Patrzmy, że była taka podstawa, ale wydaje mi się, że to jest taka otwartość. Jakiś kościół niedaleko Chamonix, taki w Passy. To jest kościół, ciekawe miejsce, bo tam zmarła Marie Curie Skłodowska, bo to jest takie miejsce, gdzie było sanatorium, a tam z kolei jest kościół, który zaprojektował, tam kaplica jest wykonana przez Chagalla, witraże z Louis Métis, ten tabernakl Métis, czyli najwięksi artyści lat 60. Francji. Proboszcz był jakimś artystą, spotkał kolegów, którzy jeszcze wtedy, w tamtym czasie byli nieznani. I słuchajcie, zrobił kościół, gdzie właściwie są najpiękniejsze dzieła sztuki współczesnej, i prawie nikt nie wie. I znowu ten ateista mnie tam zawiózł. Mówi, słuchaj, tam jest świetny kościół. To warto zobaczyć. I wydaje mi się, że pierwszą rzeczą, kiedy właśnie stykamy się z ludźmi ateistami, to właściwie to musi być naturalne, że ja nie mam problemu z tym, że jestem wierzący. Ja czasami daję nawet studentom taki przykład właśnie tej pewnej tolerancji. To jest jak kiedyś, no, byłem w łazie i tak dalej, to była krucjata, że człowiek nie pił, nie? I pamiętam, jak nawet w szkole średniej koledzy, wiadomo, to już były czasy, osiemnastki, nie? To wiadomo, próby alkoholowe, wszystkie i tak dalej, nie? Więc też się pytają, słuchaj, a ty nie pijesz? A ja zawsze miałem jedną odpowiedź, ale mówię, ale co, jeszcze chyba wolno nie pić w tym kraju, nie? I wydaje mi się, że trochę ta czasami my też musimy być, ale to jednak można wierzyć ciągle. To nie wiem, zabroniono wiary katolickiej, mówię. I wydaje mi się, że czasami taka jest postawa potrzebna. I znowu tak przytoczę taki już, żeby nie przedłużać, taki przykład pewnej studentki. To też było chyba z 20 lat temu. Przyjechała taka studentka do nas w ramach wymiany na program MOST z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. I pamiętam, że była ta studentka, która była taką wojującą ateistką. Rzeczywiście. I pamiętam, że ona przyszła na moje wykłady z filozofii religii, taka uzbrojona, że ona tu pokaże, ateist i tak dalej. Że ona rzeczywiście co chwila miała pytanie, co chwila przerywała, jak co z tym, a ta inkwizycja i tak dalej. No wiadomo, takie wszystkie apologetyczne. Studiowała u nas rok i później do dzisiaj z nią koresponduje. Do dzisiaj właściwie ona powiedziała, że ona myślała, ona, zresztą wtedy byłem prodziekanem wydziału i ona mówiła, że ona myślała, że ona, bo to jednak Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego, to ona myślała, że to będzie prześladowanie jakieś, że to będzie nagabywana, że będą ją, że ona będzie w ogóle wytykana palcami. I później ona już tam wyjeżdżając nawet mówiła, no panie dziekanie, ona wprawdzie mówiła, panie zawsze, panie dziekanie, no ja tu myślałem, że to będzie, ja mówię, nie, niech pani się nie martwi, ostatniego heretyka spaliliśmy 2 tygodnie temu, niech pani się nie martwi, nie? Więc dzisiaj, więc, ale rzeczywiście i później wyjechała na studia za granicę i czasami właśnie korespondowała, i sama przyznała, że nie spotkała takiej, nie wiem, dyskusji, otwartości nawet na swoim uniwersytecie w kwestiach religijnych, jak spotkała u nas. I powiem szczerze, że to jest chyba taka rzecz, żebyśmy do wiary podchodzili bardzo naturalnie. To znaczy, że to jest coś naturalnego, coś, co ja mówię, ty nie wierzysz i ja wierzę. No, nawet teraz, jak tam w środowisku wspinaczkowym w Warszawie, tam chodzę na ścianę, na przykład takiego mam znajomy tak instruktorów, nie? I pamiętam takiego instruktora, zresztą mistrza Polski we wspinaczce swego czasu i też go spotykam i on mi mówi, i tam nawet trenowałem tam z nim przez jakiś czas. I teraz go tam niedawno spotykam na ścianie 2 tygodnie temu i on tak nagle mówi, wiesz co, nie chcę ci nic mówić, ale ty jesteś pierwszym klechą, z którym w ogóle rozmawiałem w życiu. I właściwie on po części nawet nie dowierzał, nie, że można normalnie podejmować tematy. I rzeczywiście nieraz ci ludzie podejmują pytania dotyczące religii. I wydaje mi się, że czasami taka płaszczyzna spotkania, która jest trochę inna, właśnie też powoduje, że ci ludzie jednak otwierają się i to najgorzej rzeczywiście to jest rozmawiać z fundamentalistami, nie? I to zarówno religijnymi, jak i ateistycznymi. I tu jest chyba problem, nie? Że jak się spotka fundamentalista z fundamentalistą, to właściwie tylko wióry lecą i tam jest kibicowanie, jak te wióry lecą, nic więcej. Ale wydaje mi się, że najważniejsze to jest właśnie naturalne powiedzenie, że człowiek nie widzi problemu, że jest wierzący, nie? Że to jest coś naturalnego, normalnego. Nie? Ty wierzysz, nie wiem, w coś tam, nie? W chipy spadające z tego, ja wierzę w Pana Boga, no i dlaczego? W czym jest różnica? Nie?
Z jednej strony trudno rozmawiać się z tymi fundamentalistami, jak ksiądz profesor powiedział, ale też z drugiej strony mamy właśnie te osoby obojętne, które nie są w ogóle zainteresowane tematami religijnymi. I to też, jak ksiądz profesor wspomniał na wykładzie, jest coraz częstszym zjawiskiem. Więc skoro ta wiara jest czymś takim naturalnym, o czym też wspominał ksiądz profesor, to skąd pojawia się ta obojętność i jak na nią reagować? Że obojętność rodzi się z życia przede wszystkim, nie? I wydaje mi się, że to chyba sami dostrzegamy, że często obojętność rodzi się z tego, że nie ma takiego zainteresowania religijnego. Wydaje mi się, że czasami też nie ma przestrzeni, że coś może zainteresować. Nawet tu, nie wiem, z jakimś państwem rozmawiałem, na przykład o kazaniach proboszcza, nie? Że na przykład proboszcz powtarza to samo kazanie, narzekając, nie, jak ludzie są beznadziejni, chodzą do kościoła i to, powiedzmy, co tydzień mniej więcej to samo kazanie. I wydaje mi się, że to też jest problem, że ludzie nie znajdują takiego punktu zaczepienia. Ja to we Francji też widziałem, że wielu młodych ludzi nie chodziło do kościoła, bo jakby są sami starsi ludzie, nie mają jakiegoś kontaktu i wydaje mi się, że to też powoduje takie zniechęcenie. I tu wydaje mi się, że pojawi się ta przestrzeń zainteresowania. Wydaje mi się, że taką przestrzenią, która też się pojawia, no dzisiaj staje się też internet. On ma swoje, wiadomo, plusy, minusy, ciemne, jasne strony i tu nie rozstrzygniemy nigdy, jak to właściwie z tym internetem jest, czy on szkodzi, czy nie szkodzi, ale tak jest po prostu, że on istnieje i nie da się. I wydaje mi się, że dzisiaj może czasami popatrzmy, że jednak daje się znaleźć pewne przestrzenie, gdzieś tam to zainteresowanie idzie. No i nawet, ponieważ raz, że wykłady mam w seminarium i to czasami to też usiłuję coś do kleryków przekazać im pewne treści i pokazywać im pewne sprawy, ale wydaje mi się, że bardzo ważnym elementem mimo wszystko dzisiaj jest kaznodziejstwo. To znaczy, że gdzieś trzeba znaleźć taką przestrzeń, żeby tych ludzi zainteresować. To nie jest proste, bo popatrzmy, że nawet na mszę świętą, na homilię przychodzą tak różni ludzie, że dostosować jest bardzo trudno. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że dobre przyłożenie się do kaznodziejstwa, do tego, żeby zainteresować, żeby poruszyć, żeby to były biblijne, niepolityczne, nie narzekanie i tak dalej, to wydaje mi się, że też jakby trochę też będzie prowokowało ludzi. I właściwie szukanie tych wszystkich przestrzeni, nie? Takich przestrzeni, no nawet wczoraj nocowałem u brata w Toruniu i bratowa jest tam chyba dyrektorką szkoły, no nie chyba, jest dyrektorką szkoły i z nią rozmawiał. I ona na przykład opowiadała o takim księdzu, który teraz w Toruniu u niej pracuje z diecezji toruńskiej i mówi, że ksiądz, który ma taki talent, powiedzmy, rzeczywiście zaczepia te dzieciaki, chodzi i mówi, że i nawet o siostrze zakonnej, która pracowała w Brazylii, o, to jest taki dobry przykład, siostra, która pracowała nie w Brazylii, tylko w Boliwii, zakonnica, jest katechetką tam. I on na przykład, ta katechetka, na przykład mówi, zaproponowała kółko misyjne z nauką języka hiszpańskiego. I mówi, ma pełno dzieci, które wcale nie chodzą na religię, ale interesują się kulturą boliwijską, językiem hiszpańskim i dzieciom nie przeszkadza, że prowadzić to. I znowu, to jest taka podstawa, żeby gdzieś znajdować te kontakty właściwie trochę czasami na innej płaszczyźnie. Ale wydaje mi się, że takim elementem, żeby przejść to wytrącić z obojętności, to niestety czasami trzeba umieć zainteresować. Nie? I no, ja tak patrzę, że dla mnie taką płaszczyzną jest filozofia, bo rzeczywiście filozofia porusza tyle tematów, no jak nawet Państwo słyszeli, filozofia tyle tematów podejmuje związanych z religią, że mi łatwo jest sprowokować studentów, żeby gdzieś pewne tematy religijne z nimi poruszyć. I wydaje mi się, że to jest istotne, ale patrząc tak ogólnie, to czasami trzeba rzeczywiście no, takie, że tak powiem, dobre praktyki pokazywać, gdzie tu mogą się spotkać, sprowokować. Wiadomo, że dzisiaj styl życia powoduje, że nie jesteśmy zainteresowani religią, nie? Bo to wszystko jest gdzieś spychane, ważne jest tu, teraz i wydaje mi się, że prędzej to jest, nawet można by zacząć od pobudzania ludzi do refleksji, bo jeżeli ludzie staną się bardziej refleksyjni sami nad sobą, nad swoim życiem, to gdzieś na tą przestrzeń religijną też się otworzą. Powiedział też ksiądz profesor, że właśnie ta filozofia, te wykłady z filozofii są taką możliwością do tego dialogu z ludźmi może też niewierzącymi. I ksiądz profesor, też poznając właśnie różnych filozofów, różne idee religijne, no to miał duży wybór. Dlaczego ksiądz osobiście nadal jest księdzem katolickim i co w tym chrześcijaństwie najbardziej księdza przekonuje, że wśród palety tak wielu, no pluralizmu naprawdę tak wielu idei religijno-filozoficznych wybrał ksiądz właśnie chrześcijaństwo? No to jest, wydaje mi się, że to jest ważne pytanie, ale to znowu taką od anegdotki zacznę.
przez 8 lat byłem prorektorem uniwersytetu. No, jako prorektor Uniwersytetu Publicznego to musiałem dużo jeździć po tych spotkaniach prorektorów, rektorów, KRASP, konferencje rektorów polskich i tak dalej. Rzeczywiście takie środowisko, aho, nie, wszyscy profesorowie gdzieś tam i tak dalej. Rektorzy uniwersytetów i tak dalej. No ale pamiętam takie spotkanie i to był tak akurat prorektor z Uniwersytetu Gdańskiego kilka lat temu. Jesteśmy na spotkaniu, tam siedzimy sobie, dyskutujemy przy winku i tak dalej, jak to tam rektorzy uniwersytetów publicznych za pieniądze publiczne. I w pewnym momencie tak jakoś tam była, oglądaliśmy chyba coś tam, jakiś dziennik i tam oczywiście był chyba film Sykielskiego czy tam coś na temat tego. I on tak do mnie mówi, ty słuchaj, ty, ale powiedz mi, dlaczego cię ciągle w tej organizacji przestępczej tkwisz? Mówi, ty, bo jesteś profesorem na uniwersytecie, prorektorem, właśnie po co ci to jeszcze właściwie, nie? Mówi, właściwie, co ci to daje właściwie, nie? No i wtedy rzeczywiście, i znowu wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja, nie? Ja mówię, że to nie chodzi o właśnie, czy coś to daje. Wydaje mi się, że to jest kwestia pewnego wyboru chrześcijaństwa, nie? Że to jest świadomy wybór, nie? Że po pierwsze odkrycia jakiegoś powołania, formacji i mówię i z drugiej strony, nawet jeżeli patrzysz tak pragmatycznie, nie? Dlaczego tkwię w takiej organizacji, nie? Która właśnie tyle ma, takie ma opinie i tak dalej, to właśnie dlatego, że widzę ciągle sens Kościoła, że Kościół to nie są ci aferzyści, to nie są przestępcy i tak dalej, tylko rzeczywiście Kościół to jest zupełnie inny wymiar. I może dobrze, że są tacy, którzy nadal w tym są. Tak samo jak wierni, którzy nadal są w Kościele, a nie wszyscy pouciekali. Wydaje mi się, że to jest ważne, że wartością nie jest, można powiedzieć, ta organizacja i tak dalej, tylko wartością jest relacja z Chrystusem i dopiero wszystko reszta właściwie jest konsekwencją tego. I wydaje mi się, że to jest też istota chrześcijaństwa. Znowu tu może wracając, nawet też mówiąc, gdzie też jest taki duży rozdźwięk, który pojawia się też młodych ludzi, to jest, popatrzmy, że największe zarzuty, które stawiane są pod adresem bardzo często religii w ogóle, to popatrzmy, jest zarzuty dotyczące etyki. Popatrzmy, że kiedy pojawia się kwestia Kościoła, to od razu wyjeżdża się z takimi tematami, aborcja, eutanazja, etyka seksualna i tak dalej. Nie? Ja zawsze mówię, to nie jest to, mówię, to są pewne konsekwencje, a popatrzmy, czym jest religia chrześcijańska. To nie jest dyskusja nad aborcją. Religia chrześcijańska to jest relacja z Chrystusem. Cała etyka to jest dopiero coś, co jest później. To jest ciekawe, że to już zauważył w XVIII wieku Schleiermacher. W XIX wieku, bo tak przełomie XVIII i XIX już Schleiermacher. To jest taki twórca filozofii religii. On właśnie mówi, że największe niebezpieczeństwo dla religii, on był protestantem, to jest albo stanie się etyką, albo stanie się metafizyką. I wydaje mi się, że w postrzeganiu bardzo często religii też popatrzmy, że religia jest właśnie utożsamiona z etyką. Że religia to jest etyka, religia to jest właśnie aborcja. Popatrzmy nawet w Polsce, który spór się toczy o to. To popatrzmy, że wszystko się uważa, że Kościół to jest dyskusja o aborcji, o eutanazji i o etyce seksualnej. A to nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to jest relacja z Chrystusem. Cała etyka, cała postawa człowieka właśnie przychodzi po. To dzięki relacji z Chrystusem widzę, że pewne działania są na przykład nieetyczne, są niewłaściwe. Ale popatrzmy, że na tym polega tajemnica chrześcijaństwa, że nie próbujmy sprowadzać. I co jest ciekawe, że nawet to Ratzinger pisał jeszcze w latach 80. Jest taki dokument, kiedy był prefektem Kongregacji Nauki Wiary, jest taki dokument o relacji chrześcijaństwa do sekt. I właśnie między innymi zarzucił chrześcijaństwu Ratzinger, że bardzo często chrześcijaństwo traci z sektami, dlatego że chrześcijaństwo postrzegane jest jako system etyczny. A chrześcijaństwo nie jest systemem etycznym. Jest po prostu relacją z Chrystusem, za którą idzie postępowanie. To jest, popatrzmy, że bardzo podobnie jest to w relacji do drugiego człowieka. Gdybyśmy na przykład, nie wiem, relacje nasze przyjacielskie czy małżeńskie regulowali za pomocą etyki, czyli wypiszemy sobie zasady. Zasada numer jeden, nie wolno tak. Zasada tego nie robimy. Popatrzmy, że prędzej później to będzie sztuczne. Kiedy kocham drugą osobę, to wiem, że pewne działania są niewskazane, bo będą ją raniły. Bo pewne działania są niewłaściwe, ponieważ szanuję jej uczucia. Popatrzmy, że w relacjach międzyludzkich nie da się skodyfikować wszystkiego, tylko większość bierze się z doświadczenia drugiej osoby. Że wiem, że ta osoba jest dla mnie tak ważna, co powoduje, że od razu mam troszeczkę inne zachowania względem tej osoby, nawet względem innych osób.
I podobnie z chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo ma pewną kodyfikację w postaci etyki, na pewno. Ale istotą chrześcijaństwa jest relacja z Chrystusem, za którą idzie, no można powiedzieć, pewna postawa, która wyraża się w konkretnych działaniach i w konkretnej postawie związanych z etyką. Ale chrześcijaństwo nie jest etyką, bo żadna religia nie jest etyką. Może trochę buddyzm jest takim systemem trochę etycznym, ale generalnie żadna religia nie jest etyką. To jest coś, co jest, można powiedzieć, gdzieś dopiero, można powiedzieć, dalszym elementem danego systemu religijnego. Znaczy buddyzm, ja bym powiedział tak, że buddyzm to jest, kiedyś Jan Paweł II użył takiego sformułowania, że buddyzm jest ateizmem, nie? Na pewno buddyzm nie ma pojęcia Boga. Ale dlaczego uważam, że buddyzm jednak jest systemem religijnym? Dlatego, że posiada wyobrażenie transcendencji, czyli ma wyobrażenie zaświatów, czegoś innego. I uważam, że istotą religijności nie jest tylko przekonanie o Bogu osobowym, ale w momencie, kiedy posiadamy wiarę w rzeczywistość odmienną od tej rzeczywistości, która wywołuje pewną postawę człowieka, to według mnie to jest system religijny. To jest istota, można powiedzieć, systemu religijnego. Właśnie też wspomniał wcześniej ksiądz profesor o tej jednej takiej skrajności, która się często pojawia, o tej redukcji religii do moralności jedynie, ale też takim drugim zarzutem, który często się pojawia, to to, że zmartwychwstanie nie było prawdziwe. To też jest taki częsty zarzut. Jak to zmartwychwstanie uargumentować, że ono nie jest logiczną sprzecznością, że jest możliwe i że jest prawdziwe? Myślę, że kluczem, rzeczywiście, tak jak Swinburne pisze, to kluczem jest zmartwychwstanie. Nie udowodnimy zmartwychwstania, bo jak wiemy z Biblii, świadków nie było zmartwychwstania. Co jest ciekawe, że popatrzmy, że sama Biblia, kiedy opisuje tajemnicę zmartwychwstania, to opisuje też plotkę, która pojawiła się z samego początku. Nie? Popatrzmy, że to jest bardzo charakterystyczne, że właściwie nie mamy takich tłumaczeń w Ewangelii, nie? Jakieś przekonanie się pojawiło. Pamiętamy, nie, że Żydzi przyszli, nie? Damy ci Piłatowi pieniądze, żebyś dał żołnierzom, żeby rozgłaszali wieść, że tak, że przyszli uczniowie i porwali go. Oczywiście tu argumentacji jest sporo, nie? Zwłaszcza chociażby taki argument mówiący o tym, że właściwie nigdy nie wyszło, gdzie jest pochowany, że nigdy, popatrzmy, od samego początku była tajemnica zmartwychwstania. To nie jest coś, co pojawiło się później na przykład. Nie? Bardzo często, popatrzmy, jakieś elementy dochodzą przez historię, nie? Że na przykład grób nie wiadomo, gdzieś zaginął. No, tak jak byśmy powiedzieli z Mojżeszem. Nie? Mojżesz, popatrzmy, nie wiemy, gdzie jest pochowany, bo Żydzi właściwie do dzisiaj grobu Mojżesza jakby nie odnaleziono, gdzie on jest. Gdzieś tam tradycja coś przekonuje, a popatrzmy, że nigdy nie pojawiła się koncepcja zmartwychwstania. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest argumentem za zmartwychwstaniem, to jest właśnie przede wszystkim argument z tych świadectw, które pojawiają się po zmartwychwstaniu. Nawet wracając do Swinburna, że żadna religia by nie głosiła, że ktoś przywrócił się do życia i że to jest najważniejsze wydarzenie. I popatrzmy, że zmartwychwstanie jest oryginalną tajemnicą, taką bardzo silnie chrześcijańską. I to jest jedna rzecz. No i później mamy świadków zmartwychwstania. Tu nawet gdzieś tam w rozmowie też wydaje mi się, że dzisiaj bardzo ciekawa jest kwestia naszego zmartwychwstania ciał. Na czym polega zmartwychwstanie ciał? Bo to tak jest w francuskim myśleniu Fal, który bardzo ciekawie zwrócił uwagę, że większość świadków zmartwychwstania, to znaczy ukazującego się Chrystusa, czyli tak zwane epifanie, właściwie nie rozpoznawali Chrystusa. Nie? I popatrzmy, że czy można tylko odwołać się do emocji, nie? No, że to tak nieprawdopodobne, że nie rozpoznali. No, zwróć uwagę, że nawet my mamy takie doświadczenie bardzo ludzkie, że jeżeli odeszła jakąś osobę i nagle nam się wydaje, że ktoś jest podobny do tej osoby, to podbiegamy, o może to ta osoba. Nie, nie, to my nie mamy problemu z rozpoznaniem tożsamości drugiego człowieka. Nie? Nawet ten postęp starzenia się też powoduje, że jednak nie mamy problemu. My bardziej mamy problem z rozpoznaniem siebie na zdjęciach z dzieciństwa, nie? Ale powiedzmy z rozpoznawaniem drugich osób nie mamy tego problemu. Więc dlaczego pojawił się problem z rozpoznaniem Chrystusa? Ale zwróć uwagę, że zawsze rozpoznaniu Chrystusa towarzyszy pewne doświadczenie. Nie? Na przykład głosu, dzielenia chleba, przygotowania posiłku, no, jak tam po łamaniu chleba ich rozpoznanie Chrystusa, po głosie i tak dalej, kiedy powiedział rabuni i tak dalej, to zwróć uwagę, że zawsze osoby rozpoznające Chrystusa rozpoznają Chrystusa po doświadczeniu.
I Falk, właściwie ten myśliciel, mówi tak, to znaczy, że ciało Chrystusa rzeczywiście jest odmiennym ciałem. To znaczy, że jest to ciało niepodobne do naszego ciała. To, popatrzmy, że to również jakby rzutuje na nasze zmartwychwstanie. Bo my też się zastanawiamy, no zmartwychwstaniemy. No dobrze, ale w jakim ciele? I tak i jak będziemy ubrani jeszcze, nie? Która sukienka, nie? Który garniturek, nie? No to jest ważne, przecież to trzeba się zaprezentować odpowiednio. No ale zwróć uwagę, że to już w średniowieczu zadawano pytanie. No to święty Tomasz, tam któryś z tych myślicieli mówi, no to może tak jak Pan Jezus, 33 lata, nie? To wtedy to będzie to idealistyczne ciałko. No my wiemy, że może tak nawet wcześniej było lepsze, nie? Ale popatrzmy, że to już był dylemat. Które ciało? No a jak ktoś, dziecko zmarło mając 5 lat, to co? Tam dorośnie nagle, powiedzmy? I Falk właściwie mówi, że nasze ciała zmartwychwstałe to nie będą te ciała fizyczne. To będzie właściwie pewne ucieleśnienie naszych przeżyć. Można powiedzieć, że tak jak można powiedzieć, my składamy się z pewnych doświadczeń, które niesamowicie zakorzenione są w cielesności. Bo zwróć uwagę, że większość naszych doświadczeń, nawet tych mentalnych, no, związanych jest z cielesnością, wzrokiem, słuchem, dotykiem i tak dalej, tak do nas to dociera. Pytanie jest, gdybyśmy nie mieli zmysłów, jakby wyglądała nasza świadomość? Inna jest świadomość na przykład osoby niewidomej od samego początku, nie? To jest inna świadomość, dlatego że nie konstytuuje się przez obraz. Nie? To jest zupełnie inny rodzaj świadomości, której my czasami nie potrafimy nawet odtworzyć tej świadomości. Jak to się dokonuje? Więc zmartwychwstanie cielesności, można powiedzieć, to nie będzie odtworzenie naszego ciałka, nie? W znaczeniu takim, że ta fryzurka i tak dalej. Że bardziej to będzie ucieleśnienie tego, co jest najbardziej istotne w naszych przeżyciach, w tym, co jest ważne dla nas po prostu, nie? Tak Falk właściwie idzie w tym. Muszę powiedzieć, że tak bardzo mnie zastanowiła takie spojrzenie na zmartwychwstanie ciała, nie? Że to nie jest odtworzenie tego, co było. Tak jak Chrystus jakby nie odtworzył tego, co było, bo go nie rozpoznawano, więc Jego rzeczywistość zmartwychwstała musiała być bardzo różna jednak od tej rzeczywistości, z którą stykano się za jego życia. I to jest jakaś wskazówka dla tego zmartwychwstania. No i oczywiście też wydaje mi się, że to dotyczy chociażby tego zagadnienia, które nawet tutaj ktoś na kartce dał, na przykład gdzie jest dusza, nie? W ciele, tam Kartezjusz mówił, że w szyszynce mamy duszę, nie? Nie? Wydaje mi się, że to już jest też kwestia dzisiaj trochę języka religijnego, nie? Bo dzisiaj się mówi psychizm, umysł, podmiotowość człowieka. Dzisiaj popatrzmy, neuronauki idą w stronę gdzieś tam, powiedzmy, już prawie śledzenia, co za odpowiada, że jak mamy rezonans funkcjonalny, to na przykład, nie wiem, jak myślimy o religii, to tu nam się świeci, jak myślimy o czymś, to nam się tam świeci po prostu, nie? Bo tak się bada dzisiaj, nie? Że jakie elementy naszej kory mózgowej za co odpowiadają. Bo wiemy, że w rezonansie widzimy, że tam jest dopływ tlenu, czyli jak jest dopływ tlenu, czyli ktoś tam łopatą ładuje, żeby tam energia była, no znaczy, że to chyba tam działa w tym momencie. Bo tak jest z rezonansem funkcjonalnym. My dokładnie nie wiemy, co tam się dzieje, wiemy tylko, że jest większy dopływ tlenu do tych miejsc w naszym mózgu, no to znaczy, że one w tym momencie intensywnie tam pracują po prostu, nie? Te komórki nerwowe, nie? Więc gdzie jest ta dusza? I znowu popatrzmy, że wydaje mi się, że język religijny, bo pojęcie duszy to jest pojęcie ze starożytności, filozoficzne. Wydaje mi się, że dzisiaj trzeba powiedzieć, że dzisiaj to, co jest najbardziej ludzkie, czyli to, co decyduje rzeczywiście o naszej podmiotowości, to jest ta nieśmiertelność nasza. To jest właśnie ten wymiar, który rzeczywiście jest jakby zarezerwowany dla Pana Boga. Bo popatrzmy, że dzisiaj nikt nie rozwiązał pytania, co to jest myśl, podmiotowość i tak dalej. I kiedy mówimy używamy tego pojęcia duszy, to wydaje mi się, że nie należy iść w stronę takiego dualizmu, nie? Że dusza nagle tam fur, a to ciałko zostaje. Wydaje mi się, że to jest rzeczywiście to, co jest nieśmiertelne dla Pana Boga, to rzeczywiście z naszą świadomością i tożsamością trwa i zostaje później ucieleśnione, można powiedzieć, w momencie zmartwychwstania. Tak mi się wydaje, że tak najlepiej obrazowo mówić, żeby już nie wchodzić w takie rozróżnienia, nie, że gdzie ta dusza ulatuje, jak ulatuje i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest tajemnica Pana Boga, że gwarantuje nam, można powiedzieć, tą nieśmiertelność z poczuciem naszej tożsamości. Bo patrzmy, nieśmiertelność właśnie chociażby buddyzmu, to jest nieśmiertelność, którą oni proponują, ale bez tożsamości naszej, nie? Że ja się rozpływam. No bo to, co powoduje największe cierpienie, to jest moje ja. Gdyby nie było moje ja, to nie będę cierpiał. Więc rzeczywiście Budda poszedł w tym kierunku, że zanik naszej podmiotowości spowoduje, że przestaniemy cierpieć.
ale rozpłyniemy się w jakimś, można powiedzieć, właśnie w tym, co nazywa on nirwaną. Natomiast popatrzmy, że dla chrześcijaństwa to, co jest najbardziej istotne, że zmartwychwstaniemy cali jako ludzie, czyli z tożsamością, można powiedzieć, naszą i również z tym elementem typowo materialnym, no bo my nie znamy innego sposobu funkcjonowania i to jest ten element zmartwychwstania. Więc wydaje mi się, że to jest naprawdę też kwestia takiego dzisiaj języka, którego używamy. Ale wydaje mi się, że i tak wszystko się sprowadza do pewnego nazewnictwa, nie? Że rzeczywiście z punktu widzenia i Biblii, i chrześcijaństwa to jest, no, to jest to powołanie do nieśmiertelności, że kto wierzy we mnie, mówi Chrystus, już ma życie wieczne. To jest coś, co zaczęło się i przestaje trwać. Nie? Niektórzy właśnie twierdzą, że ta nauka i wiara nie potrafią ze sobą współgrać, ale no, tak jak też ksiądz profesor mówił, rozum i wiara są jak dwa skrzydła, które pomagają nam tę prawdę kontemplować i do niej nas prowadzić, więc my wiemy, że potrzebne jest łączenie tej wiary z nauką jak najbardziej. I mówi się też, że prawda obroni się sama, więc czy dzisiaj potrzebna jest apologia i bronienie tej wiary i mówienie o niej? Czy jednak powinniśmy po prostu my wierzyć w to, co wierzymy i być tylko przy tym, ale jakoś nie wychodzić z tym do innych? Apologia chyba jest potrzebna, bo wydaje mi się, że nigdy w człowieku nie jesteśmy w stanie zatrzymać, i to jest bardzo ważne, żebyśmy nigdy nie starali się zatrzymać w człowieku ciekawości. Patrzmy, ciekawość to nie jest pierwszy stopień do piekła, tylko ciekawość właściwie, ciekawe, że ciekawość ma takie trzy wymiary. Jest ciekawość, którą bym nazwał taką ciekawością fundamentalną, podstawową, konieczną. Z uwagi, gdybyśmy nie byli ciekawi, i to jest dobrze, że mamy coś takiego, to nie do końca byśmy byli ludźmi. Patrzmy, że jest nawet ciekawość, która wręcz jest, do której jesteśmy zobowiązani. Na przykład to jest ciekawość, nie wiem, prawa moralnego. No, człowiek, nieznajomość prawa nie powoduje, że nas nie obowiązuje. To jest ciekawość zawodowa. No, jak jesteśmy, nie wiem, jestem wykładowcą filozofii, no to ciekawość mi tam nakazuje, żebym jednak od czasu do czasu jakąś książkę nową otworzył na przykład. Nie? Ktoś jest księgową, no to od czasu do czasu trzeba przepisy nowe przejrzeć. I patrzmy, że mamy taką ciekawość, która jakby nam nieustannie towarzyszy. I myślę, że taką ciekawością, i znowu to jest to pytanie o to, jak tych obojętnych, no właśnie czasami trzeba wyzwolić w ludziach ciekawość. W jaki sposób? No wydaje mi się, że to są naprawdę czasami przypadkowe rzeczy, nie? Coś się pojawi, ktoś zada jakieś pytanie, ktoś coś posłucha, gdzieś z czymś się spotka. Ale taka ciekawość, my czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, że my przez pewne wydarzenia taką ciekawość możemy wyzwolić u ludzi. Zupełnie przypadkowo właśnie, nie? Że nawet z kimś rozmawiamy i taka ciekawość się pojawia. No ja to widziałem właśnie chociażby w tej Francji, jak ci ludzie, z którymi się spotykałem, którzy byli czasami kompletnie już oderwani od religijności, to nawet to, że spotykają księdza i może pierwszy raz w życiu z księdzem gadali, to właśnie wzbudzało tych ciekawość, nie? No właśnie co to jest właściwie, z czym to się je. Ja pamiętam właśnie po tym mszy świętej, oni się w ogóle o wszystko się pytali, nie? A co to robił ksiądz na ołtarzu, czary mary i tak dalej, nie? Więc popatrzmy, że zwróć uwagę, że nam się wydaje, że my żyjemy właśnie w takim społeczeństwie ciągle chrześcijańskim, ale już dzisiaj mamy obszary, gdzie rzeczywiście tego chrześcijaństwa wręcz nie ma. Na przykład w Europie, to Halik często się na to powołuje, że są takie dwa obszary najbardziej sekularyzowane. Najbardziej sekularyzowane w Europie to są Czechy i teren byłego NRD. Okazuje się, że w tych dwóch obszarach rzeczywiście ta komunizacja i życie pod reżimem totalitarnym jednak spowodowała bardzo silną ateizację. Rzeczywiście to podobno są dwa obszary w Europie, gdzie jest najmniejszy procent ludzi wierzących. Czechy i tereny byłego NRD. Że nawet takie kraje jak Beneluxu czy skandynawskie, to tamta religijność jeszcze jakoś gdzieś tli się. I nawet myślę, że ludzie gdzieś mają pewne wyobrażenie o religijności czy chrześcijaństwie. Natomiast właśnie Czechy podobno i były NRD, to są takie tereny, gdzie ta ateizacja, która była prowadzona przez 50 lat, ona rzeczywiście jakby znalazła podatny grunt. I wydaje mi się, że ta ciekawość jest, ona jest wyzwalana, można powiedzieć, przez najróżniejsze rzeczy. Nie? Tylko właśnie chyba dobrze jest, gdzie stykamy się. I to jest chyba inne zagadnienie, żeby jakby bo my zaczynamy żyć w Polsce w pewnej skrajności, że z jednej strony, no powiedzmy, uważano, że Kościół miał wielkie fory polityczne, to teraz trzeba zamieść Kościół, prawda, pod dywan. Natomiast wydaje mi się, że nie ma właściwej debaty, jak Kościół jest obecny w przestrzeni publicznej, społecznej w ogóle.
I tu jest, i wydaje mi się, że to jest rzecz, którą na przykład Zachód przerobił, nie? Że Zachód przerobił już właściwie jak Kościół, czy w ogóle religia może istnieć w przestrzeni publicznej, a to jest ciągle przed społeczeństwem polskim, bo wydaje mi się, że my popadamy w skrajności, nie? Że można powiedzieć albo państwo wyznaniowe prawie, albo państwo typowo laickie. Nie? A na przykład znowu ciekawym przykładem jest Francja, która jest państwem typowo laickim, bo tam w 1905 roku, jak uchwalono rozdział Kościoła od państwa, no na przykład dokonano nacjonalizacji wszystkich kościołów we Francji. Kościoły we Francji wybudowane do 1905 roku są własnością państwa, nie kościoła. Co ma swoje plusy i minusy? Minusem jest to, że kościół niewiele może z tym zrobić, a plusem jest to, że każda dachówka, która odpadła, to jest kwestia mera, a nie proboszcza. I znowu ten nawet mój kolega, ten proboszcz, nie proboszcz, tylko ten mer we Francji, on był merem i on mówi, on wyremontował kościół. I nawet mówi, słuchaj, wiesz co, jakbyś znał jakiegoś księdza, to nawet weź mi, ja mu tu plebanie otworzę wszystko. I znowu mówi, bo to jest dziedzictwo Francji. To, że ten kościół był w Ruderze, ja jako mer wyremontowałem, znalazłem pieniądze i nawet mówi, jakby byli ludzie, którzy chcą chodzi do kościoła, jestem jak najbardziej za. Bo znowu to jest tradycja, dziedzictwo, religijność, nie jest czymś złym, mówi. Ja nie wierzę, mówię, przychodzę sobie do kościoła pograć na flecie, bo mówi, tam jest piękna akustyka i mówię, mam takie przeżycia egzystencjalne wtedy, mówi, ale jak najbardziej to szanuję. I wydaje mi się, że rzeczywiście to jest taka dyskusja, jak kościół ma w sferze publicznej być, nie? Nie, można powiedzieć, politycznej, ale przestrzeni publicznej. I Zachód przerobił taką dyskusję. Habermas na przykład, słynna taka dyskusja, czy na przykład trzeba sprywatyzować religię, że religia to jest sprawą prywatną, więc ludzie niech tam zapną się w kościółkach, nie, ale to jest ich prywatna sprawa. A wydaje mi się, że w Polsce my jesteśmy ciągle w skrajnościach, nie? Natomiast dzisiaj na Zachodzie się dostrzega taki wymiar, nawet we Francji, że religia ma prawo zaistnieć w przestrzeni publicznej. I nawet Macron, który właściwie Macron jest oskarżany o to, że gdzieś neguje laickość państwa. No chociażby takie wydarzenie, nam się wydaje takie bardzo proste, ale we Francji to było bardzo silne wydarzenie, kiedy Macron jako prezydent uczestniczył we mszy świętej. No bo oni mają laickość, nie? Tam prezydent nie może okazywać w ogóle przekonań religijnych. I on, kiedy zamordowano tego księdza, islamista jeden zamordował tam na północy Francji, to Macron uczestniczył w jego pogrzebie na mszy świętej. Czyli nie poszedł na pogrzeb, tylko na mszy świętej. I rozgorzała dyskusja, czy prezydent miał prawo. No i prezydent, wtedy się bronił, że i znowu powiedział, że on tu występuje jako przedstawiciel państwa francuskiego w obronie wartości. I uważa, że wartością również jest chrześcijaństwo. I dlatego nie uczestniczył jako katolik czy wierzący, tylko uczestniczył jako ktoś, kto mimo wszystko wartości chrześcijańskie należą do przestrzeni, można powiedzieć, tradycji Francji. I rzeczywiście bronił bardzo silnie nawet tej swojej obecności. Ale to wydaje mi się, że duże zagadnienie to jest właśnie już nie sfera naszych przekonań prywatnych, tylko obecności religii w przestrzeni publicznej. Jak ona się odnajduje, jak powinna się odnajdywać i tak dalej. Mówi ksiądz właśnie o tej obecności Kościoła w przestrzeni publicznej. Myślę, że też taką możliwością do tej przestrzeni publicznej są dzisiaj media i ten taki cyfrowy kontynent, na którym też potrzeba misjonarzy i myślę, że Kościół próbuje i zaczyna odpowiadać też na te wyzwania współczesności i chce iść z Ewangelią nawet na te krańce teraz też tego cyfrowego świata, a nie tylko tego fizycznego, w którym żyjemy. I też przed przerwą i tutaj podczas naszej rozmowy wspomniał ksiądz, że można też księdza jakieś filmiki i podcasty znaleźć. Jakby mógł ksiądz powiedzieć, gdzie można znaleźć jakieś księdza, dalsze takie filmy, żebyśmy mogli pogłębić jeszcze więcej naszą wiedzę na temat apologii i dlaczego w ogóle ksiądz zdecydował się na prowadzenie takich rzeczy. Znaczy myślę, bardzo ciekawe, co mnie uderzyło nawet w tym synodzie o synodalności. To wszyscy wiemy, że były te etapy diecezjalne, teraz był w Rzymie ten etap. I na przykład, kiedy czytałem ten dokument, ten taki już taki podsumowujący, też ciekawa konstrukcja tego dokumentu, że są jakby części wspólne, takie polemiczne i takie wskazania właściwie, nie? Że też mocno zarysowano, że uczestnicy synodu mieli rozbieżne zdanie w wielu kwestiach i gdzieś otworzono to nawet w tym dokumencie. Ale właśnie to, co mnie tak nawet pozytywnie zaskoczyło, to właśnie ten element misyjny Kościoła. Nie? Bo rzeczywiście tak jak czasami się mówi, że Kościół, ta misyjność, czy musi wychodzić, czy musi ewangelizować na ulicach i tak dalej. A tam wskazano właśnie między innymi, że
Dzisiaj potrzeba takich misjonarzy cyfrowych, nie? Że takim areopagiem, miejscem dyskusji, debat dzisiaj stał się internet. No wiemy, że dzisiaj dla młodych ludzi, jak czegoś nie ma w internecie, to właściwie to nie istnieje. Nie? To właściwie tam szukamy wszystkiego. I rzeczywiście w jakimś momencie, wydaje mi się, że też Kościół zaczyna powoli to odkrywać, że żeby dotrzeć do młodych ludzi, to rzeczywiście jest to przestrzeń też wirtualna. I to są, można powiedzieć, obecność. I wiemy, że są nawet takie, można powiedzieć, nawet udane próby. Nie? No, ile razy słyszę od studentów, że tam do kościoła nie chodzą, ale już to staka sobie posłucham na przykład. Nie? Nie? Więc właśnie o to chodzi, nie? Że popatrzmy, że są takie, pozytywne są takie elementy, że gdzieś w tej przestrzeni wirtualnej, medialnej trzeba po prostu zaistnieć. I wydaje mi się, że nawet nieraz tam księżom czy nawet biskupom mówię, że szkoda, że my tego nie koordynujemy na przykład w diecezjach, nie? Że na przykład nie ma centrum ewangelizacji na przykład cyfrowej, nie? Gdzie nagrywa się właśnie takie, nagrywa się podcasty, nagrywa się jakieś spotkania, nagrywa się takie rzeczy, że nie ma takiej troszeczkę skoordynowanej takiej działalności. Można powiedzieć cyfrowej, nie? Takie, naprawdę takie komórki ewangelizacyjne, bo każdy rzeźbi tam po swojemu, powiedzmy, nie? Tam nagrywamy, puszczamy i tak dalej, a dobrze, kiedy to trochę tu się zorganizuje. I również powiem szczerze, że jako Wydział Filozofii, tam Instytut Filozofii, też o tym pomyśleliśmy, nie? Że my rzeczywiście teraz też nawet udało się zdobyć jakieś granty na to, że realizujemy taką, można powiedzieć, edukację filozoficzną w internecie. Że na przykład nagraliśmy takich 40 podcastów najróżniejszych, tam Spotify, wszędzie można to posłuchać sobie, bo dzisiaj też wielu młodych ludzi słucha sobie w radiu, słucha sobie w telefonie różnych rzeczy. I nagraliśmy takie podcasty, ja tam chyba nagrałem taki podcast właśnie o sekularyzacji, o duchowości, nie, filozofia jako terapia. Na przykład tam przedstawiam takie koncepcje filozoficzne, gdzie traktowano filozofię jako coś, co ma pomóc człowiekowi. Na przykład zmagać się ze śmiercią. Montaigne na przykład, jak on tam zmagał się z tą śmiercią, jak pomagał. Nie? Właśnie takie elementy z filozofii, więc trochę takich podcastów nagraliśmy. Tak samo webinaria, nie? Czyli właściwie takie wykłady profesorów, najróżniejsze tematy. Ja chyba nawet też jeden podcast na temat duchowości ateistycznej tam nagrałem, więc rzeczywiście coś takiego robimy. Mamy taką stronkę, która to zbiera, się nazywa filozoficzne.pl. Gdzie zbieramy takie podcasty, zbieramy jakieś tam, zbieramy webinaria i rzeczywiście staramy się to robić. Głównie nam to akurat nie jest to stricte religijne tylko i wyłącznie, chociaż takie podcasty, tam jest chyba niedługo wyjdzie taki podcast Bóg Filozofów, Bóg Wiary. Takiego profesora Tomanka od nas, ale też dużo takiej można powiedzieć refleksji filozoficznej. O genezie życia na przykład, o bardzo ciekawe webinarium. Właściwie tak jak słuchałem tego webinarium takiego profesora Wagnera, to bardzo ciekawie pokazywał właśnie Bóg i ewolucja na przykład. Nie? Jaki spór jest między ewolucją a Panem Bogiem. Czy na przykład geneza życia, jakie są teorie pochodzenia życia. Więc rzeczywiście takie najróżniejsze rzeczy też puszczamy właśnie w sieci, bo wiemy, że tam rzeczywiście jest. I co więcej, po raz pierwszy zaczynam mieć studentów, którzy przychodzą do nas na uniwersytet, bo słuchali właśnie podcastów naszych. Nie? Mówię, a słyszeliśmy podcasty, co się zainteresować, przyszliśmy tutaj na studia. No bo to profesorowie stąd. Nie? Więc myślę, że to jest rzeczywiście taka ewangelizacja dzisiaj, również poprzez ten element taki cyfrowy. Wydaje mi się, że no niestety jest na nasze czasy. Nie? No, jeżeli chcemy być, no to dzisiaj młodzi ludzie, no już właściwie to jest zresztą sposób poznania dzisiaj człowieka. Dzisiaj nasze procesy poznawcze, jak to ładnie się nazywa, one uległy zmianie. Dzisiaj nawet proces dydaktyczny uległ zmianie. Dzisiaj już do studentów, jeszcze 30 lat temu, jak zaczynałem pracę na uniwersytecie, no to jeszcze człowiek tam jeszcze jakiś tam życiorys musiał powiedzieć i tak dalej. Dzisiaj właściwie to wszystko wypada. Dzisiaj trzeba bardziej studenta uczyć umiejętności korzystania z treści niż samej treści. Bo popatrzmy, że treść dzisiaj jest dostępna na jedno kliknięcie. Teksty filozoficzne, wszystko. Nie? Właściwie nie ma co przekazywać treści, trzeba bardziej pokazywać, jak interpretować, jak racjonalnie argumentować. Dzisiaj można powiedzieć nawet sposób kształcenia trochę zmienia się. Nie? I to też powoduje, wydaje mi się, że znowu tak wracając trochę do apologetyki, to też powoduje, że wielu ludzi też ma większe oczekiwania również w stosunku do Kościoła. Że już nie wystarczy przyjść. Ja czasami klerykom pokazuję pewne rzeczy, biorę na przykład kazanie jakieś tam na przykład i mówię, żeby przeanalizowali to kazanie, nie? Co to kazanie chce powiedzieć. Nie? I mówię, że jak bardzo często
Nawet to kazanie jest taką nowomową, nie? Że właśnie tam są same okrągłe słówka, właściwie przez 10 minut, ale właśnie tam żadnej treści nie ma. Nie? Nawracajmy się, wierzmy, bo nawracanie jest bardzo ważne, bo jednak nawrócenie jest istotne w życiu człowieka. Trzeba się nawrócić, zmienić nasz styl życia. No i tak przez 10 minut. Nie? I popatrzmy, że jest to tekst, właściwie jest to mowa religijna, która właściwie nie posiada żadnej treści. Ja często uczę kleryków, że kazanie powinno mieć jedną ważną zasadę. Powinno być nie za długie, bo dzisiaj nie jesteśmy przyzwyczajeni do długich treści. Dzisiaj raczej posługujemy się komunikatami, więc powiedzmy 10 minut. I powinno mieć jeden temat. Wy nie próbujcie w kazaniu poruszyć modlitwy, Eucharystii, nawrócenia i właściwie postawy aborcji, wszystkiego, nie? To właściwie wszystko, nie? Nie, to jest, musi być jeden temat. I kiedy poruszamy jeden temat w kazaniu i wychodzi ktoś z kazania i mówi, o, kazanie było o ciekawości, o, kazanie było o tym, kazanie było o tym, popatrzmy, że to jest zupełnie inna wartość. I wydaje mi się, że dużym problemem też właśnie takim ewangelizacyjnym jest dzisiaj język. Jak my mówimy. Niestety język wielu kazań jest językiem, można powiedzieć, no troszeczkę bym powiedział bardzo słabym. To jest prawda, że to jest... I nie wiem, skąd to się bierze, nie? Bo jak nawet tu wykładam w seminarium i patrzę na tych kleryków, to oni tacy wszyscy później wychodzą na te ambony i jakby tam coś odebrało po prostu. Nie? Tak powiem szczerze, ja kleryków staram się uczyć tego, nawet księży, bo rzeczywiście czasami prowadzę jakieś tam warsztaty dla księży. Bo to kiedyś zrobiłem to ze studentami. Ze studentami miałem całe seminarium poświęcone językowi religijnemu. I właśnie później kiedyś mówię, a może to z księżmi zrobić. No i wtedy rzeczywiście zobaczyłem, że księża tu mają duży problem z językiem religijnym. Właśnie żeby posługiwać się językiem, można powiedzieć, bardzo treściowym, bardzo konkretnym. Nie? Bo język religijny ma to do siebie, że jest językiem bardzo ogólnym. Nie? Bo patrz, mówię, że można skonstruować taką nowomowę troszeczkę i popatrzmy, że terminy też ulegają zmianie. Nie? Dzisiaj ja na przykład często pokazuję taki banalny przykład, kiedy mówimy o łasce. Bóg daje łaskę. Popatrzmy, że dzisiaj w odbiorze człowieka dać łaskę ma pejoratywne znaczenie. Ja nie chcę łaski, ja chcę zapracować i tak dalej. Popatrzmy, że nawet samo słowo inaczej rezonuje w nas, niż na przykład rezonowało, nie wiem, w XVI wieku, kiedy tam wszyscy spierali się, co to jest łaska, nie? Uprzednia, poprzednia, następcza i tak dalej. Więc wydaje mi się, że przemiana języka religijnego też jest dosyć istotnym elementem, nie? Jaką funkcję język religijny pełni, jak mówić. I wydaje mi się, że to jest też pewna bolączka też chrześcijaństwa, takiego, nie chcę powiedzieć naszego trochę, to jest właśnie to, że troszeczkę nie zwracamy uwagi właśnie na język religijny. I zresztą to też tłumaczy te fenomeny na przykład takich chrześcijańskich influencerów, nie? Którzy gdzieś potrafią za pomocą języka rzeczywiście dotrzeć do ludzi. I naprawdę, ja już absolutnie nie oceniam, ale na przykład Szostak, Terlikowski i tak dalej, popatrzmy, że mamy wielu ludzi, którzy gdzieś udziela się w internecie i popatrzmy, że oni ściągają ludzi. Rzeczywiście ludzie słuchają tego, ale zwróćmy uwagę, czy tam jest inna treść? Nie, jest inny trochę język. Jest bardziej komunikatywny ten język, bardzo prosty, bardzo obrazowy bardzo często. Nie? I wydaje mi się, że to też jest duża sztuka, to już nie do Państwa, ale rzeczywiście ja wiem, jaki to jest ugór, jak się z klerykami pracuje. Nie? Właściwie, żeby nauczyć się takiego, bym powiedział, bardzo, bardzo konkretnego języka. Ale gdzie się go nauczyć? Jak się go nauczyć? Proszę. Wszystko księdza. Jest kwestią, nie chcę powiedzieć, właśnie cnoty, czyli ćwiczenia. Nie? Wydaje mi się, że to jest... Pracuję na parafii na przykład. No, tam księża pracujący, oni wiedzą, że ja tak troszeczkę słucham ich kazań. I na przykład, kiedy mamy obiad o godzinie po wszystkich mszach świętych, to ja zawsze mówię, no tak mówię, tak wskazuję na pewne rzeczy kazań na przykład, nie? I oni się nauczyli tego, że troszeczkę rozmawiamy o kazaniu. No bo patrzę, taki temat tabu też wśród księży, nie? Powie kazanie, nikt tam nie skomentuje, nie? Ja akurat mam taką zasadę, że podejmuję tematy, mówię, no słuchaj, poruszyłeś takie, no ale dlaczego aż tyle na przykład, nie? Albo po co to, nie? I rzeczywiście widzę, że to zaczęło się tak dosyć taką tradycją się stało, że widzę, że ci młodzi już tak z kartkami wychodzą na kazanie, ci dwaj wikarzy, bo wiedzą, że zawsze tam trochę im tam skomentuję te rzeczy, ale zaczęli się przygotowywać. I wydaje mi się, że to jest kwestia naprawdę czasami przygotowania, nie? Żeby przemyślenia, nie za długich. Jeden temat. Ja mówię, po co o wszystkim mówić? Zwłaszcza, że Biblia
zawęża bardzo mocno na powiedzmy temat. Nie? No przecież w Piśmie Świętym no nie porusza się 10 kwestii. Jak nie wiem, dzisiaj jest przypowieść Pana Jezusa, to jest przypowieść Pana Jezusa na jeden konkretny temat, a nie tysiące rzeczy. I też jeszcze druga rzecz, przecież ci ludzie, którzy przychodzą do kościoła, to są ludzie, którzy do tego kościoła chodzą 30, 50, 70 lat czasami. Nie? I dlaczego? I nie trzeba im przypominać ciągle tego samego. Nie? Może właśnie czasami lepiej jest co jakiś czas zrobić bardzo konkretne małe wycinki. Znowu czymś zainteresować, sprzedać pewną ciekawostkę dotyczącą duchowości, wiary, postawy. Jeden problem poruszyć nie w kazaniu. Jeden problem. I wydaje mi się, że one będą bardziej treściwe niż właśnie tak jak ja mówię, takie kazania, gdzie właściwie chce się załatwić wszystkie ważne problemy chrześcijaństwa. Nie, nie chodzący do kościoła, aborcje i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te tematy zawsze w tym samym kazaniu. Nie? A najlepiej to samo kazanie, bo żeby ludziom się utrwaliło. Nie? Więc to jest... Repetitio et mater studiorum, tak. Więc może też ma to jakiś sens. Na początku ksiądz powiedział taką anegdotę, że jak został zapytany o to, dlaczego jest księdzem, to że widzi ksiądz w chrześcijaństwie sens. I takie pytanie też może troszeczkę podsumowujące nasze spotkanie. Dlaczego w tym świecie, który mówi, że jest trochę, nie ma tego sensu, dlaczego właśnie wiara chrześcijańska nadal ma sens, księdza zdaniem? Tu wracam chyba do takiego tematu, który wielokrotnie się przewijał, nie? Bo wydaje mi się, że chrześcijaństwo jednak odpowiada na najgłębsze pragnienia człowieka. Naprawdę, kiedy tak się człowiek dokona takiej autorefleksji, to wydaje mi się, że chrześcijaństwo, tak patrząc w cudzysłowie, tylko po ludzku, to chrześcijaństwo odpowiada na najgłębsze problemy człowieka dotyczące sensu cierpienia, śmierci. I to jest rzeczywiście coś, co człowieka bardzo przenika. Nie? Rzeczywiście, kiedy człowiek zmaga się z pytaniem o śmierć, to właściwie no, nie ma innej alternatywy niż wiara w zmartwychwstanie, wiara w życie wieczne. I już, a drugim elementem to jest rzeczywiście tajemnica wcielenia. Czyli właściwie tego odsłonięcia przez Pana Boga tajemnicy swojego wewnętrznego życia. Właśnie chociażby to, że jest miłością, że to nie jest wielki samotnik, tylko doskonała Trójca miłująca się wzajemnie. Więc wydaje mi się, że to są takie dwa elementy. Z jednej strony wydaje mi się przejmujące jest to, że Bóg tak zapragnął odsłonięcia tajemnicy człowieka, że dokonał wcielenia. Tak samo wydaje mi się, że to jest, czego często nie dostrzegamy w Eucharystii. Że Eucharystia, popatrzmy, często, w ogóle to jest takie myślenie człowieka, że my często myślimy, że Eucharystia to jest dla Pana Boga, że Eucharystia, nawet modlitwa, to jest dla Pana Boga. Jest dokładnie odwrotnie. Pan Bóg nie potrzebuje naszej modlitwy. No, skoro jest doskonały, to nasze modlitwy, nawet jest taka prefacja, że nasze modlitwy nic, Panie Boże, Tobie nie dodają. Tylko popatrzmy, że tajemnica Eucharystii to jest wymyślenie przed Boga sposobu, żeby być jak najbliżej nas. I zwróćmy uwagę, że znowu Eucharystia dotyka tego, co właśnie no, chociażby ten Marion czy inni dostrzegają. To jest właśnie tajemnica erotyczności, czyli bliskości cielesnej. No bo patrzmy, że my spożywamy Chrystusa. To jest bliskość, cielesność. I znowu popatrzmy, że w naszym doświadczeniu ludzkim wyrazem największej bliskości jest bliskość cielesna, wcale nie intelektualna. Zwróćcie uwagę, że zjednoczenie największe człowieka, kiedy patrzymy, to jest zbliżenie cielesne człowieka. Często mówimy, że to jest największe możliwe zbliżenie człowieka z człowiekiem, które przeniknięte jest miłością. To jest największe zbliżenie. I zwróćcie uwagę, że dokładnie bardzo podobne jest doświadczenie Boga. Że Bóg tak postanowił okazać bliskość człowiekowi, że pozwala się spożywać. Że staje się częścią naszego ciała, a my stajemy się częścią Jego ciała. Wydaje mi się, że to jest rzeczywiście ten wymiar niezwykle, niezwykle istotny w chrześcijaństwie, nie? Że również tajemnica Boga, skoro jest miłością, to zwróć uwagę, że miłość zawsze zakłada bliskość. Jakakolwiek ona jest, nawet wiemy, że bliskość jest właśnie, nie wiem, na odległość, tak, że możemy być sobie bliscy. Nawet Marion właśnie w tym zwrocie erotycznym też bardzo ciekawie pokazuje, że właściwie nawet po śmierci, popatrzmy, człowiek doświadcza obecności drugiej osoby. Nawet po śmierci. Właściwie śmierć jest czymś, co kompletnie nie przekreśla miłości. Ta osoba nadal jest obecna w mojej miłości, w moich wspomnieniach, w moim doświadczeniu i tak dalej. Można powiedzieć, że miłość rzeczywiście przekracza śmierć. Dlatego, że odejście bliskiej osoby jakby oczywiście zawęża sposób okazywania miłości, ale nie neguje tej miłości. Ona nadal jest obecna, ona jest niezwykle silna, ona nadal człowieka przemija,
to nie jest coś, że śmierć kończy miłość. Nie, to wręcz przeciwnie. Ona również, można powiedzieć, nieobecność również właściwie doświadcza się jak element miłości w tym momencie. I ta bliskość jest, można powiedzieć, takim ważnym imieniem miłości. I co jest bardzo niesamowite, że kiedy Bóg jest miłością, to patrzmy, że właśnie zamanifestował nasz swoją miłość również bliskością. I to w tych dwóch wymiarach, można powiedzieć, no jeszcze biblista by powiedział w trzech wymiarach. Popatrzmy, że pierwsze wcielenie to jest wcielenie w Słowo, czyli zostawia nam Pismo Święte, Słowo i tak dalej, czyli pierwsze objawienie. Potem mamy wcielenie, które dokonuje się, popatrzmy, w cielesność, w cierpienie, śmierć i tak dalej. I trzecie wcielenie, które dokonuje się przez tajemnicę Eucharystii. I to są rzeczywiście te trzy wymiary wcielenia Pana Boga. I patrzmy, że wszystkie te wcielenia mają charakter bliskości. Patrzmy, Słowo, wiadomo, może zranić, ale popatrzmy, że Słowo również okazuje bliskość. Cielesność znowu, no i wcielenie właściwie Chrystusa i tak samo Eucharystia. Więc wydaje mi się, że to jest coś, co można nazwać pewną fascynacją. Z jednej strony chrześcijaństwo niezwykle odpowiada na nasze potrzeby, odpowiada na największe pragnienie człowieka, a z drugiej strony to jest coś, co rzeczywiście pokazuje się w objawieniu. Bo na przykład ten pierwszy argument to na przykład jeden z ateistów, ten Konspomwili, uważa, że to jest zarzut do chrześcijaństwa. On mówi tak, że skoro chrześcijaństwo tak świetnie odpowiada na potrzeby człowieka, no to może trzeba się zapytać, czy to przypadkiem nie jest wymysł człowieka, że potrzebujemy czegoś, co zaspokoi to, co jest niezaspokajalne. Ale wydaje mi się, że jednak kiedy popatrzy się na tajemnicę objawienia, to rzeczywiście jest to jednak objawienie. To nie jest coś, co jest wymyślone przez człowieka. Zresztą wydaje mi się, że to bardzo też Heschel, taki żydowski myśliciel, mocno podkreślał, że tajemnicą objawienia judeo-chrześcijańskiego nie jest to, że my szukamy Pana Boga, tylko tajemnicą objawienia judeo-chrześcijańskiego jest to, że Bóg szuka człowieka. On na przykład uważa, że właściwie kwintesencją religijności nie jest, to jest wydarzenie z Pisma Świętego, upadek pierwszych rodziców, a kwintesencja nie polega, że tam upadliśmy, tylko co dzieje się po upadku, bo to jest, mówi, nasz stan. My nie znamy stanu przed upadkiem. My wiemy, jak teraz jest. Źle, niedobrze i tak sobie. Nie? To jest, my żyjemy w stanie zawsze po upadku. Ale mówi, co, jakie pierwsze słowa padają Boga po upadku człowieka? To są słowa: Adamie, gdzie jesteś? I on mówi tak, przecież Pan Bóg, wiadomo, jest wszechwidzący, przecież wiedział, że ich tam za przeproszeniem pośladki wystają z krzaków, nie? Przecież, więc po co się pyta? Więc po co się pyta? Przecież wiedział, gdzie jest. I on mówi, że najważniejsze przesłanie po upadku to nie jest ta kara, w bólach będziesz odziła, w pocie czoła będziesz zdobywał pożywienie, tylko popatrzmy, że pierwsze słowa, które padają do człowieka w tym stanie, w którym jesteśmy, to jest pokazanie, że Bóg wyrusza na poszukiwanie człowieka. Adamie, gdzie jesteś? To znaczy, ja zaczynam cię szukać. Ty już gdzieś się zgubiłeś, a ja wyszedłem na poszukiwanie. To nie jest właśnie potępiające, no gdzieś w krzakie się, gdzie jesteś, nie? Bo ci chce karę wymierzyć. Właśnie Heschel pokazuje, że to jest zupełnie inne spojrzenie. To jest właściwie tajemnica objawienia judeo-chrześcijańskiego sprowadza się do tego poszukiwania człowieka przez Boga. Że my ciągle jesteśmy szukani przez Pana Boga. My tylko mamy dać się odnaleźć. To nie my szukamy Pana Boga. Tym się różni może wiele innych religii, że one gdzieś po umacku szukają Pana Boga. Natomiast w przypadku chrześcijaństwa, tej tradycji judeo-chrześcijańskiej, to Bóg wyrusza na poszukiwanie człowieka. To Bóg robi wszystko, żeby do nas dotrzeć, nas znaleźć, pomóc nam i tak dalej. Wydaje mi się, że taka perspektywa religii też jest niezwykła. Nie? Że to nie są jakieś tam nasze bicie pięściami w niebo, żeby nam wpuszczono, bo nam tu zimno na dworze. Tylko to jest rzeczywiście bardziej Bóg, który szuka tajemnicy człowieka. To jest bardzo urokliwe, co zaproponował Heschel. I myślę, że u Benedykta XVI też właśnie podobne spojrzenie jest. Bardzo cenna właśnie ta wskazówka, co nas wyróżnia, bo często też pojawia się taki zarzut, że no dobrze, religia odpowiada na nasze pragnienia, na naszą jakąś potrzebę też transcendencji, no ale są różnego rodzaju religie. Dlaczego akurat nasza jest tą prawdziwą? To jest zagadnienie wielości religii. To jest, można powiedzieć, taki temat, który filozofia bardzo lubi. Dlaczego jest tyle religii, czy to ma jakiś sens i tak dalej. Bo najczęściej mamy takie trzy stanowiska w kwestii wielości religii. To jest inkluzywizm, ekskluzywizm i pluralizm.
ekskluzywizm to moja religia jest prawdziwa, wszyscy inni tam w błędzie i pomrą w grzechach i w piekle tam będą się smażyć. To jest taki ekskluzywizm. On rzeczywiście charakteryzował na jakimś etapie chrześcijaństwo. Myślę, że islam nadal jest ekskluzywistyczny, w znaczeniu takim, że wyklucza wszystkie inne, że albo przyjmiesz Allaha, albo pójdziesz tam powiedzmy do piekła, a my ci jeszcze w tym pomożemy najszybciej, jak to jest możliwe. Natomiast inkluzywizm to jest takie stanowisko oficjalne Kościoła, to znaczy mówiące o tym, że jest religia prawdziwa, wyróżniona, jakim jest chrześcijaństwo, a inne religie mają elementy dobra i prawdy, one wyrażają tą religijność naturalną człowieka, one mają jakieś, podprowadzają pod chrześcijaństwo, są jakimś odbiciem kultury i tak dalej. Natomiast bym powiedział, niestety bardzo popularne jest stanowisko pluralizmu religijnego, właśnie to, co trochę pani tu przytoczyła, że się wszystkie religie są takie same. To stanowisko zaprezentował tak najsilniej chyba John Hick, który zresztą spotkał się z taką odpowiedzią Ratzingera. Ratzinger wydał taki dokument Dominus Jezus, to był chyba 90 tam któryś rok. Natomiast Hick właściwie głosi, on powiedział takie czasami spektakularne argumenty. Jak ja studentom przedstawiam tę teorię Johna Hicka, to oni mówią, o, miał rację chłop, nie? Bo on na przykład daje taki argument, zwróć uwagę, że religie posiadają dwa takie aspekty. Religia, każda religia stara się coś powiedzieć na temat Pana Boga. Nie wiem, buddyzm, islam i tak dalej, że ten Bóg jest taki, tu jest nirwana, tu coś, czyli zawsze mają taką wartość poznawczą, nie? Że odsłaniają tam taki rąbek, o tak, Pan Bóg to. A drugi element, popatrzmy, że każda religia mówi, ale zbawicie się tylko dzięki nam. Tak? Czyli powiedzmy, że islamista powie, no jak nie przyjmiesz Allaha jako Boga i Mahometa jako proroka i nie wypełnisz tych powiedzmy pięć zasad tam religijności muzułmańskiej, bez szans. To my tylko wiemy, jakie jest zbawienie. Nie? My mamy tą najlepszą drogę. No tam wy tam po omacku może, ale my tu najlepiej. Więc to jest pytanie o zbawienie. I John Hick właściwie mówi, miał taki argument, który właśnie czasami widzę, że u studentów tak mocno rezonuje, bo John Hick mówi tak, no jeżeli zbawienie jest czymś najważniejszym, to co decyduje najczęściej o naszej przynależności do religii? No nie nasz wybór. My najczęściej nie decydujemy świadomie. No najczęściej o przynależności do religii decyduje miejsce naszego urodzenia. No gdybyśmy się urodzili w Arabii Saudyjskiej, no to byśmy na dywanikach tu leżeli, nie? Nie? Popatrzmy, że John Hick używa takiego, bym powiedział, takiego bardzo prozaicznego argumentu, nie? Że to, co decyduje o wyborze religijności, jest tradycja, w której się rodzimy. No Hindusi, no najczęściej wiadomo, że wybierają chrześcijaństwo. Mamy muzułmanów, którzy się nawracają na chrześcijaństwo, mamy chrześcijan, którzy nawracają się na islam. Mamy, wiadomo, że te transfery międzyreligijne, one się dokonują, ale to nie jest coś powszechnego. Popatrzmy, że nawet jeżeli mamy jakieś fale dzisiaj, na przykład na zachodzie migrantów muzułmanów, to ta fala też nie powoduje spektakularnych nawróceń w jedną lub drugą stronę. Właściwie muzułmanie, którzy osiedlają się na przykład we Francji, są muzułmanami albo obojętnieją i wcale nie powoduje, że nagle sąsiedzi mówią o Allah i tak dalej, przechodzimy, bo nas przekonaliście. Popatrzmy, że jednak tradycja, urodzenie decyduje. No i John Hick mówi tak. To znaczy, że o najważniejszej rzeczy, jakim jest zbawienie, decyduje co? Miejsce urodzenia? Taka banalność? Więc nie, mówi, wszystkie religie są takie same. I on rzeczywiście tam ma takie argumenty, że wszystkie religie są tak samo oddalone, wszystkie religie mówią o jakiejś tam transcendencji. Religia to nic innego, jak można powiedzieć, przełożenie doświadczenia Boga na konkretną kulturę i tradycję. On mówi, że religie się nie różnią między sobą, one się różnią tylko tym, że nie wiem, ludy pustyni potrzebowały twardej ręki Mahometa i stworzono religię, która za przeproszeniem te hordy trzymały w garści. Nie? Chrześcijaństwo potrzebowało bardziej racjonalnej religii, bo to był świat grecki, rzymski, achom przez Bibułkę to potrzebowali takiej religii racjonalnej, takiej fajnej jak chrześcijaństwo. No tam Hindusi to wiadomo, tam te Gangesy pływają, to nie potrzebują takich rytów, to mają sobie taką religię. I on właśnie trochę tak, że tak powiem, trywializuje w tym momencie religię. Wydaje mi się, że to, co jest słabością tej całej koncepcji, to jest niezwrócenie uwagi na zasadniczą kwestię każdej religii, jakim jest objawienie. Popatrzmy, że najbardziej precyzyjne odsłonięcie jednak posiada chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo posiada objawienie historyczne, czyli rzeczywiście zamieszkanie Chrystusa pośrodku nas. Nawet gdybyśmy tak dokonali pewnej takiej prostej analizy porównawczej religii, to patrzmy, że religie Dalekiego Wschodu giną w mrokach, można powiedzieć, paru tysięcy, że właśnie nie wiadomo, kto napisał te księgi. Tam nie mamy doświadczenia historycznego.
nie mamy doświadczenia, że coś się wydarzyło, ktoś widział, spisał. Tam mamy jakieś księgi, nie, uprzaidy i tak dalej, które gdzieś powstały i one gdzieś tam... Nawet islam, no patrzmy, no nie da się ukryć, że islam jest pewnym konglomeratem, nie? Że islam jest pewnym zlepkiem różnych religii, że przecież Mahomet wykorzystał i chrześcijaństwo, przecież Pan Jezus występuje jako prorok, Matka Boża i tak dalej, Zaratustra tam powiedzmy miał te ryty Zaratustry, też pojawiły się w islamie. Islam jest mimo wszystko pewnym zlepkiem, to prawda. On... Nie wiadomo, czy Mahomet właśnie miał taki zarys, że chce tworzyć jakąś religię, chciał po prostu zjednoczyć pewne ludy w jakimś tam sensie. Więc popatrzmy, że patrząc nawet na historycznie, to wydaje mi się, że znowu wyróżnikiem chrześcijaństwa jest, bym powiedział, historyczność objawienia. Żadna religia nie posiada tak precyzyjnego, historycznego objawienia. Popatrzmy, że to, co nawet w wyznaniu wiary, popatrzmy, jest to bardzo silnie podkreślone. Że my wyznajemy, wierzymy w Boga, w Trójcy, Przenajświętszy i tak dalej. Jezusa Chrystusa, który umarł pod Poncjuszem Piłatem. No, jak Piłat w kredo też tam wpadł. Ale popatrzmy, Piłat wpadł w kredo nie przez swoją teologię, czy powiedzmy, że tam ratował tego Pana Jezusa, powiedzmy, w czasie procesu. Ale popatrzmy, że Piłat wpadł w kredo właśnie po to, żeby podkreślić historyczność wydarzenia. Po to on jest tym kredo. I to jest, wydaje mi się, wyróżnik, który bardzo mocno znowu pokazuje tą apologetykę chrześcijaństwa. Że chrześcijaństwo posiada to konkretne wydarzenie historyczne. Popatrzmy, że dzisiaj nikt nie neguje już historyczności Jezusa. Jeszcze można powiedzieć, my, którzy pamiętamy czasy komunizmu, to pamiętamy lata 70., czy nawet 80., to jeszcze ciągle gdzieś tam usiłowano grzebać przy tym Panu Jezusie. Nie wiadomo, to może jakaś fikcja i tak dalej. Dzisiaj popatrzmy, nie spotkamy nawet w religioznawstwie kogoś, kto będzie podważył historyczność postaci Jezusa. Tak samo, no wiadomo, Budda, Mahomet, tak samo mamy historyczne, ale popatrzmy, że tu jest historyczność wcielenia i objawienia. I wydaje mi się, że to jest jeden z tych elementów też bardzo silnie apologetycznych. Historyczność objawienia. Ingerencja konkretna w historię, czego nie ma w innych systemach religijnych. I wydaje mi się, że John Hick właśnie z tym swoją teorią pluralizmu religijnego właśnie tego nie dostrzegł. On dostrzega, że gdzieś, on pisze, że 700 lat przed narodzeniem Chrystusa było takie proobjawienie i te wszystkie wtedy religie gdzieś zaczęły się tworzyć, ale nie dostrzegł, że właśnie różnica między chrześcijaństwem a wieloma religiami jest właśnie ten moment historyczny. A tego nie ma w innych religiach. Dziękujemy bardzo, że ksiądz profesor nam pokazał te różnice. Dziękujemy za całość tych bardzo interesujących wykładów, inspirujących wykładów. Gorące brawa.